Cześć, absolutnie. Na zapas. Że mamy tutaj do czynienia z plastycznymi, atrakcyjnymi obrazami. Ale to, co możemy odczytać poprzez te obrazy, to jest jednak
bardzo wysublimowana koncepcja. Jest to silnie skonceptualizowany pokaz, nie wymagający długich referatów. To jest wspaniała zaleta tego pokazu. A powiedziałbym, że jest to ten typ prowokacji artystycznej, który uwielbiam, bo dotyczy ona wewnętrznej gry z tradycją bardzo dawną, jak i najnowszą tradycją sztuk plastycznych. Nowa technika, wychodzimy na zewnątrz. Prawdę powiedziawszy, artysta za swoje tworzywo, za swoje podobrazie wziął galerię, całą galerię, ponieważ ściany, sufity, szyby są potężnymi ekranami, na których artysta pokazuje swoje multimedialne prace. Te prace dotarły do mnie od razu. W pierwszym momencie, w pierwszej chwili, kiedy wszedłem, kiedy jeszcze przed wernisażem było cicho, spokojnie, nie było ludzi, kiedy słychać było muzykę, która jest, myślę, że jednym z zasadniczych elementów niektórych prac, która razem z obrazem wywołała we mnie niepokój, który może być punktem wyjścia do budowania relacji z dziełem, do próby zrozumienia tych prac. Zaczęło się od niepokoju. Jest to wyzwanie, swego rodzaju rękawica rzucona pewnym schematom awangardyzmu, bo już nie awangardy, które przeklinały i wyklinały symetrię jako estetykę głupców. Sam byłem bardzo ciekaw i dlatego przyjechałem, żeby zobaczyć tą wystawę, która właśnie opiera się na symetrii, ale odwołać się tutaj trzeba do bardzo starej zasady symetrii, czyli równomierności. I oczywiście jest to jedno z bardziej interesujących spełnień tego rodzaju starej zasady, ale w zupełnie nowej formie, co uważam za poważne osiągnięcie dla polskiej plastyki, bo mamy to rozwiązane na bardzo różnych poziomach. Od obrazów, które są zaiste i symetryczne, i symmetryczne, bo symetria tam dotyczy tylko jakby jednej warstwy obrazu, a następna już, na przykład barwna, jest zupełnie inaczej rozwiązana, co zresztą widać na znakomitych fotogramach, takich strukturalnych, jakie przedstawia tutaj Zbigniew Pelon. Na koniec można dodać, że Zbigniew Pelon także traktuje swoją twarz jako swego rodzaju podłoże do akcji malarskiej, zakładając niejako symbolicznie maskę, maskę malarską, czyli stawia pytania, kim właściwie jest w tym momencie. Czy jest tym Zbigniewem Pelonem, jakiego znamy jako człowieka, czy też już jest kimś innym, właśnie malarzem posługującym się tymi specyficznymi maskami, czyli swoimi dziełami.